Siemanko, witam wszystkich i zapraszam na kolejny mecz w turnieju ROM 2. Dzisiaj grupa C, czyli grupa moja, a zatem drużyna, jak pewnie się można domyśleć, właśnie moja, gram z Pirksem i pokażę wam mecz nasz przeciwko Pawłowi i Tommy Tigerowi, czyli tutaj Thunderbolt. My wybraliśmy jako pierwsi Arvernów i mapę Rugion, taką troszkę zalesioną. Chłopaki potem wybrali masę Sylów i Getów, no i ja wybrałem Kartaginę, która miała być kontrą na masę Sylię. No i zobaczmy sobie ten meczyk, właściwie tą bitwę najpierw. Ja oczywiście mam dwóch szlachetnych szermierzy, jeden oddział Skutarii, trzy oddziały zemnickich najemnych, trzy oddziały lekkich, tanich włóczniach w pierwszej linii. Potem będą, tutaj jest troszeczkę lepszy oddział, oczywiście modni ostatnio, peltaści, cztery oddziały i cztery oddziały kartagińskiej jazdy. Masa Sylowie, trzy oczywiście jazdy tych popularnych jeźdźców opancerzonych, pustynnych, numidyjskich, cztery oddziały procarzy, sześć oddziałów szermierzy i pięć oddziałów włóczni. No jeszcze generał w jakiejś ciężkiej jeździe, nie pamiętam, jak się dokładnie nazywa, zaraz sobie to sprawdzimy. I jeszcze jeden dodatkowy oddział jazdy. Ok. Już się coś przycięło, dziwnie, już się martwiłem, że się wywali. Dobra, zobaczmy sobie dalej tych, co tu jest za jazda. Opancerzeni numidyjscy rajderzy. Kawaleria legionistów pustynna. I tutaj są szermierze legioniści pustynni. I pustynna kohorta. No a tutaj Tommy wziął oczywiście szermierze szlachetni w razy 3, z tym jeden oddział generała, trzy oddziały jazdy Spear Horsemenów, trzy oddziały toporów, cztery oddziały opancerzonych włóczni, trzy i na flance jeszcze dwie włócznie. No to bardzo silny front. Tu jeszcze w lesie schowani byli konni łucznicy, troszeczkę sobie zwolnimy. No i ciężcy datcy peltaści chyba cztery razy. No i tutaj już widzę, że dla Pirksa to będzie problem. Pirks ma w pierwszej linii głównie poborowych, jeden tylko oddział tutaj wojowników z włóczniami. Tak, tu są jeszcze poborowi. Cztery oddziały procarzy. Cztery oddział ciężkiej jazdy i tu jest raz, dwa oddziały szlachetnych i dwa oddziały wybranych mieczy. No i dobra. Tu, z tego co pamiętam, to zacznie się na prawej flance zaraz podjazdy Tomiego, tymi konnymi łucznikami. No i tutaj chłopaki mocno się przesuwali w lewo, żeby się do nas, żeby sobie do nas spokojnie podejść, chociaż tak naprawdę Paweł, tak, wyciągnąć nas z lasu chcieli. No ta mapa jest taka specyficzna, są dwa tutaj te laski, no i my w końcu z tego lasu wyjdziemy. Tutaj Pirks kontruje, wysuwa też 1%, tak żeby Tommy nie mógł sobie tutaj poczynać za bardzo tymi konnymi łucznikami. No, oczywiście tutaj w tym lesie, z tego co pamiętam, są schowani ci, ta pustynna jazda opancerzona Pawła. Zaraz sobie zacznie też Paweł ostrzeliwać moją piechotę. No i tutaj ta pierwsza linia trochę po to jest, po to, żeby przyjąć ten ostrzał. Równie dobrze i libijscy peltaści, jak i ci libijscy hoblici mogą sobie ten oddział ostrzał przyjąć. Oni całkiem spory pancerz mają, szczególnie libijscy peltaści, więc dla nich ten, jak widzicie, jedna, druga, trzecia salwa i nic jak na razie. Pirks rusza też do ataku. Na razie Tommy przesuwa się dalej w lewo. Natomiast Paweł zajmuje tą pozycję w tym lasku. No i teraz troszeczkę mapa
sprzyja Pawłowi, natomiast Pirks ma lepszą pozycję niż niż Tommy. Chociaż Tommy też może tutaj lasek wykorzystać. Nadal nie, jeszcze nie ujawnia swojej jazdy Paweł. No i tu ostrzał w te oddziały. Lekkie, właściwie lekkie, ale opancerzone. Lekkie piechoty. Przesuwamy się, przesuwamy. Blisko trzeba się, w bitwach 2 na 2 trzeba się blisko siebie trzymać. Bo grozi to potem niespodziewanymi wjazdami. No, widzicie, ile tu już sal w tą piechotę poszło? Tu jeden padł od strzału. No teraz plecami się odwrócili. No, teraz zmienimy trochę cele. O, tu już czterech padło, tu już coś. Tutaj też. Ale ci pilotaci naprawdę sporo mogą przyjąć. No, ale najważniejsze, że zbieramy ammo. No to powiem szczerze, to chyba była najtrudniejsza bitwa póki co w fazie grupowej dla nas. Ale fajnie się tutaj rozwinie dalej. No i tutaj troszkę peltaści niepotrzebnie w te opancerzone włócznie strzelają, lepiej w te topory, bo oni mają mniejszy pancerz. No i właśnie tutaj troszeczkę się jest zamieszanie małe, bo no i muszę rzucić swoją piechotę do walki, bo te opancerzone włócznie tutaj będą problemem i same te topory też będą problematyczne, bo one, a na pewno tych libijskich hoplitów szybko rozwalą, chociaż akurat tutaj ten jeden oddział lepszy się trafił w środku. No i zaczyna się atak piechoty, więc troszkę cofam tych peltastów, żeby mogli sobie łatwiej tutaj postrzelać. Podsuwam swoją piechotę. No, a widzę, że Pirk został troszkę w tyłu, z tyłu. Natomiast ja na razie walczę z, widzę, że z dwoma. Aha, bo Pirk jest pewnie zajęty tam walką z jazdą. Stracił jeden oddział. A może oni się jeszcze wrócą tam do lasu. No, u nas tu już widzę zwarcie pełną gębą. Ja tutaj wiedziałem, że w tym lesie na pewno są jakieś jakaś jazda Messesylów, dlatego tutaj ta moja jazda stoi. O właśnie, teraz się pojawili, więc ja też wystawiam swoją jazdę. Zaraz tam będę ją też wspierał swoimi, tak tutaj powiem, swoimi peltastami. Natomiast generał podjechał dlatego tak blisko, bo ja rzuciłem tutaj Battle Rhythm na tych moich szermierzy szlachetnych, po to, żeby oni szybciej się przekopywali przez tą piechotę Przemka. No i zaraz go tutaj wycofuję, jak widzicie. Widzę, że też dochodzi do zwarcia u Pirksa, ale to widzę, niebezpiecznie jest, bo walczą już zaprzysiężeni. To tu moi samnicy walczą, a jak szlachetni. Ci 39, ci 20 zabili, ale ci dostają łomot. Ci dostają łomot. Ci już ładnie walczą. Teraz ja tu wycofuję piechotę, która w ogóle uciekła. No i zaczyna się robić niebezpiecznie, bo ta jazda tutaj, jak zabije mi generała i zacznie jeździć na tyłach, to będzie bardzo, bardzo niebezpiecznie. Ładna szarża tutaj Przemka na tyły samnickich. No ale się utrzymali. Jakoś duże wrażenie nie zrobili. Nie zrobiła ta szarża. Może ta jazda jest za słaba tutaj, żeby takie szaleństwa robić. Też nie za bardzo ma tu, widzę, Przemek celu. Powinien chyba sobie już te ciężkie konie Pirksa rąbać. Tutaj zdziesiątkowani samnicy, wojownicy trzema oddziałami walczyli. No i robi się problem. Dobrze, że nie strzela Przemek w tą jazdę, bo ta jazda troszeczkę blokuje tu przejście. No i na prawej naszej flance robi się gorąco, ponieważ Pirks się załamuje tutaj i łucznicy, widzę, też byli u Tomiego. I generał już tutaj walczy. Ta flanka na pewno mocno się załamie. I chłopaki zaczynają mieć przewagę. Do wybicia proce.
Do wybicia jazda. Tu idzie jedyny plus, że w miarę nieźle mi idzie z piechotą Przemka, ale jak widzicie, i tak nie jest super dobrze. Tutaj był troszeczkę desperacki atak na te proce. Został mój oddział kawalerii złapany, ale na szczęście oddział Birksa się przedarł. Przemek tutaj jeden oddział proc wycofuje, chcąc je uratować. No i jak widzicie, tu prawie całe skrzydło Birksa już leży i zaraz będę atakowany z dwóch stron. Natomiast nie jest tak źle, na ile wygląda. No to ładnie przychwyciłem też kontrę jazdy getów. No i tu też dobrze, że w dobrym momencie ta piechota Przemka się załamała, bo mogę troszeczkę pomóc w walce tej swojej jeździe. No i teraz generał Przemka będzie w opałach. Tutaj wzięty w kanapkę oddział samnickich wojowników pada, no ale są tu jeszcze... Tutaj są szlachetni szermierze i oni szybko tutaj zrobią niebezpieczną sytuację, wyrzynając ten oddział generała Przemka. Będzie musiał się on wycofywać, jak właśnie teraz to robi. I tu ładne następne starcie będzie. Tu są jeszcze szlachetni, 170 w tym momencie narąbali i dalej będą zabijać tutaj oddział tych pustynnej kohorty. Ale jak widzicie, tutaj jest naprawdę niebezpiecznie. Co prawda Pirks ma jeszcze tutaj dwa oddziały zaprzysiężonych. Trzy właściwie, ale mocno obite. Tutaj jak widzicie, w ogóle jeszcze nawet nie walczący, bo świeży oddział szlachetnych szermierzy Tomiego. No i jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpiecznie. Gdzieś jazda, tylko nie, w ogóle nie widać jazdy Pawła. Tutaj walczy ci opancerzyny miliska kawaleria, czy nie pustynna, pomyliłem się. No i jakoś tutaj udało nam się z Pirksem ją załatwić. No to jest bardzo niebezpieczna jazda. Mam jeszcze cztery oddziały peltastów, które teraz pustynną kohortą w ogóle walczą, a tutaj zapomniany troszeczkę zagapiałem się ze swoim generałem, ale powiem wam, że w porę uda mi się go, o właśnie, uratować. 22 ludzi, no niebezpieczeństwo jest brania. No, oczywiście zatrzymuje się strasznie, widzieliście jak ja przestawiałem tam. Każda salwa powoduje, że oddział traci swój rozkaz i to jest naprawdę tragiczne teraz, jak się gra w Romka. Udało się oddział piechoty wyciąć, no i też znaleźliśmy chwilę z Pirksem na to, żeby zaatakować tutaj tych dackich łuczników. Zniszczeni już wszyscy masasylscy procarze. Tutaj uciekł mi oddział jazdy, ale się jeszcze wrócił, stoi w lesie, na szczęście niezauważony. No, tu jeszcze 30 tu opancerzonej jazdy kawalerii numidyjskiej. 15 ludzi. No, trzeba zaatakować ten oddział ciężkich łuczników koniecznie, ale jest tutaj opancerzona jazda. Niepotrzebnie ściga ten Paweł. No i udało się wyczyścić piechotę numidyjską, jak widzicie. Tutaj cały czas ściga mnie ci konni łucznicy. Czy ja tu przestawię tych peltastów? A peltaści zbierają żniwo. Chociaż dużo nie zabili jak na razie, ale walczą wręcz. To jest fajna jednostka, bo ona też powalczy wręcz. Jest jak taka trochę słabsza piechota, która może najpierw dużo zabić swoim ostrzałem. No i potem troszeczkę podtrzymać linię, gdyby już doszło do walki. Tu jeszcze udało się tą jedną jazdą, która tam z tyłu została, złapać. Tu ładnie skontrował Przemek, uratował tych łuczników, ale ja tu miałem jeszcze jeden oddział, który się wrócił. No i ciężcy łucznicy złapani. No i zaczynamy mieć przewagę. Chociaż tutaj bardzo to wygląda niebezpiecznie, no bo zobaczcie, że mi zostały w tym momencie trzy oddziały peltastów, obity generał, bardzo obici samnicy, bardzo obici noble, prawie ubite jazdy, no i to, tego można nie liczyć. I to właściwie tyle. Pirks ma 9 ludzi jazdy, tutaj 30, czyli pół oddziału boborowych to możemy nie liczyć, i dwa oddziały slingersów. No tu jest jeszcze jeden mój oddział peltastów, którzy też są odbici. Natomiast u przeciwnika widzimy szlachetne miecze trzy razy. Jeden oddział 110 ludzi jeszcze ma.
jest sporo tego towaru i opancerzony włócznik, czyli jeszcze ciężka piechota. No i teraz nasze zadanie to jest takie, żeby tutaj ocalić tych procarzy. Myślę, że powinien... Ja bym zaatakował te proce mimo wszystko. Chociaż targetowanie generała w momencie, kiedy jest on jedynym generałem na polu bitwy, to warte było tych parę strzał, ale tu opancerzony 90 wytrzymał, jeszcze zaszarżował. Stracił dwóch ludzi, to prawda, ale było to potrzebne po to, żeby tych procarzy tu ratować. No i tak, my mamy teraz tu bardzo dużą przewagę, dlatego że mam te cztery oddziały paltastów. Ale oni są w walce ze szlachetnymi noblami. Trochę się podtrzymają, ale niestety są szybko wycięci. Więc tak naprawdę mamy dwa oddziały piechoty kontra cztery oddziały piechoty. Reszta to są przeszkadzajki. No i tu jeszcze ładnie ostrzeliwuje Tomi te ciężkie honie arwernów. No i teraz zaczyna się zabawa. My mamy proce. Musimy je wykorzystać, zmiękczyć piechotę Tomiego i dopiero potem będzie może szansa na to, żeby tą bitwę jeszcze wygrać. No tutaj przewaga jest dosyć spora. Bardzo ważna jest tutaj jazda, która będzie szarżować piechotę od tyłu, natomiast jest jej mało bardzo, więc trzeba ją oszczędzać i tak naprawdę zostaje nam jeden, musimy wybrać jeden z Pirksem, dobry moment, w którym zaatakujemy przeciwnika, izolować jego jednostki, na przykład ten oddział jest tutaj potencjalnie na jedną szarżę, więc trzeba go by tu było jakoś ładnie ustrzelić, no i wykorzystać te proce Pirksa. Teraz szarża tutaj. No niestety ci konni łucznicy z procami to jeszcze by sobie może dali radę, ale z paltastami to już raczej nie. Są oni zbyt mocno opancerzeni. A ci konni łucznicy, no to już taka mega leciutka jest jazda. No właśnie, tutaj sporo padło ludzi. No i zaczyna się pościg, pogoń za tymi naszymi oddziałami. Szlachetni szermierze generała, to jest też ważny oddział do ubicia. No i ta przeszkadzająca jazda, konni łucznicy. No i to było całkiem sprytne. Gdyby tu miał jeszcze Tomi oszczepy w tych oddziałach, no to mogło być gorąco. Bo tutaj jedna salwa mogłaby spowodować, że ci procarze by uciekli. No właśnie, ja tu jeszcze miałem troszeczkę amunicji tych samnickich. Dostali po plecach szlachetni. Tutaj właśnie izolowany ten jeden oddział. No i powoli, powoli, powoli wyciągamy. Teraz poborowi rzucili jeszcze swoimi szczepami. Śmiesznie się zamieniliśmy miejscami. Natomiast to umożliwiło właśnie okrążenie oddziałów. I teraz tu się dobieramy do najemnych toporów. Zaraz będzie ponowiona ta szarża. Ale wydaje mi się, że uciekniemy stąd, bo to jeszcze za blisko te włócznie tutaj były. No ale cały czas ostrzeliwany generał. Ale długo, dużo tego strzału wytrzymał. To trzeba przyznać. No i nie udało się tych toporów. Naprawdę spoko. To jest oddział. Pirks straci tu chyba jazdę. No i zaraz zacznie się znowu ucieczka, bo to jest niebezpiecznie. Taka walka z warciu z tymi oddziałami jest naprawdę, jak widzieliście, nawet z toporami na pod koniec bitwy jest bardzo niebezpieczna. No i to tak naprawdę jeszcze była szansa w tym momencie, który był przed chwilą dla Tomiego, żeby tą bitwę wyciągnąć. Tu nawet patrzcie, że jeden oddział proc prawie uciekł. Oddział generała 46 ludzi, 46. No i teraz weszła salwa. Ściga Tomi samnickich.
No i ten oddział mocno wysunięty. Próbujemy go zaatakować. Niepotrzebnie to mi na prawą flankę. Powinien tutaj blokować tą jazdę. Ale też w ostatniej chwili wycofana, bo tu za blisko był tych oddział szlachetny. Jakbym już wjechał tą swoją jazdą w te topory, no to już by ta jazda nie powalczyła. A mamy jeszcze amunicję na to, żeby postrzelać w generała. Jest szansa na to, że zabicie generała spowoduje, że te oddziały szybciej będą uciekać, zwłaszcza ten po szarży w plecy powinien się załamać. No i tutaj Tommy prawdopodobnie będzie próbował się kierować do lasu. No to był ładny blobik, który poszło i troszkę amunicji i w topory, i w generała. Ale to też w sumie dobry pomysł, żeby tą jednostką słabą tego generała trochę zasłonić, bo widzieliście, że mu akurat nie padło. No i teraz atakujemy topory. Rozciągnął się niepotrzebnie moim zdaniem Tommy. Powinien się bardziej w kupie trzymać. A chociaż tu ładnie okrążony ten oddział nobli pobrowych. No i od razu się łamie. No i udało się też topory złamać. No i teraz końcówka. Czy generał wytrzyma? Czy ci szlachetni? Tu zaraz z tyłu moi samnicy zaatakują. Tu wycofuje szlachetnych wojowników. Odpalam im battle rytm, żeby zaraz nimi jeszcze raz zaatakować. Żeby mieli szarże. Bus do obrony w warciu. Szarża na plecy z kawalerią. No i rąbiemy. Patrzcie, ile tu mi się udało. Ten oddział naprawdę zrobił robotę. Generał zmęczony. No i łamie się generał. No i patrzcie, peltaści. Trzy oddziały. Prawie wszystkie trzy oddziały zostały na koniec bitwy. I to jest fajny oddział, bo on jest dosyć szybki i on też się nadaje na koniec bitwy do ścigania właśnie proc przeciwnika. Gdyby tak się ta bitwa potoczyła, że chłopakom zostałoby proce, no to ci peltaści też, chociażby po to, żeby zbierać tą amunicję i przeszkadzać jeździe. No ładnie mi się to udało pograć tą jazdą 197 peltaści. Mogliby zrobić w sumie więcej, ale ten oddział tutaj 352. Śmieszne, że Skutari zabiło więcej i to naprawdę przyzwoity wynik niż ci samnicy, ale to pewnie ci samnicy, którzy byli w środku okrążeni przez trzy oddziały. No, Pirksowi no te dwa oddziały zaprzysiężonych nie poszły. Wybrane miecze też nawet nieźle ci wojownicy z włóczniami wywarczyły, no i niezbędne były na koniec proce i bardzo ładnie kawalerią to pograł Paweł. Paweł ładnie swoją piechotą, jak to są jednostki za tam chyba 800 czy 900, no to naprawdę niezłe wyniki tu 168. No pierwsza linia się szybko załamała pod popory mojej piechoty. No i tu wydaje mi się, że patrzcie, tu 200 pustynną kohortą, bardzo ładnie. Wydaje mi się, że powinien więcej narąbać, szczególnie tym, chociaż 179, ładny wynik. No to krwawa bitwa była dosyć. Ja zabiłem 1900, prawie całą swoją armię. Natomiast to mi pięknie piechotą, wszystkie powyżej stówy, pięknie włócznie. Jazda tu 140, 90, tu trochę mało. Łucznicy mogliby, ale czterech łuczników nie miał peltastów, czyli się pomyliłem tam. No ten jeden konnych łuczników oddział mógł troszkę więcej. Przyzwoicie topory, no naprawdę tutaj każdy z nas widzę, że zrobił robotę, bo to 1200, 1300 to też nie jest mały wynik. Także krwawa, fajna bitwa moim zdaniem. No i zobaczmy sobie druga. Do drugiej bitwy Paweł wziął Spartę, Tommy wziął Galację, ja wziąłem Tylis. No i Pirksabę. To chyba była najważniejsza bitwa w tym momencie, bo jeżeli byśmy ją wygrywali, to już byliśmy pewni awansu z grupy, także tutaj chcieliśmy wziąć mocne nasze frakcje
tak, żeby na pewno tą bitwę wygrać. Trochę taki też błąd popełniliśmy w bitwie z Remixem, że wzięliśmy takie frakcje, z którymi najlepiej się nie czujemy, no i to nas kosztowało zwycięstwo. W sensie zakończyło się to remiksem. W ogóle tam Remix bardzo fajnie zagrał z Bilbo, także też fajna bitwa. Gdybym miał więcej czasu, to chętnie bym też ją pokazał, ale też Pirks mi pisał, że zagrał fajną bitwę z Herprzemkiem. Też postaram się ją nagrać. Zobaczymy, czy znajdę czas. Jeżeli chcecie, to dajcie znać. Remix, w ogóle stary znajomy, były youtuber, pewnie znacie. No i dobra, zaczynajmy. Ja tutaj wziąłem dwa oddziały zaprzysiężonych tylko, 4 oddziały plemiennych wojowników, 3 oddziały horsemenów, czyli tej lekkiej jazdy rzucającej, jeden oddział szlachetnej jazdy. W pierwszej linii mam troszeczkę mocniejszych tutaj wojowników z włóczniami i poborowi, no i tracy beltaści. Taka niespodzianka. Co u Pirksa? Pirks, no jak to Sava, czyli sabejscy katafrakci na wielbłądach, generał Marip, też katafrakci, czyli w sumie 4 oddziały katafraktów sabejskich, jeszcze generał. Pierwsza linia to są 4 oddziały procarzy, Spearmeni w pierwszej linii, a w drugiej linii marudersi najemni i miecznicy sabejscy. Co możemy zobaczyć u Tomiego? Galacja. No oczywiście 4 oddziały galackich legionistów, czy mi się tylko wydaje, tylko 3 chyba. I galackie miecze 2 razy, no to tak niespodziewanie, ale za to pierwsza linia, galackie włócznie, 3 oddziały galackich rajdersów, 2 razy jazda kapadocka, 4 oddziały procarzy. Są tutaj, galaccy legioniści, 1 oddział. No a spartańscy młodzi, w pierwszej linii spartańscy hoplici, no i królewscy Spartanie, a tutaj procarze helotcy 2 razy i skirmiszerki Gorgo. Czyli dużo jednostek miotających procarzy. No nie wiem, czy to taki dobry wybór. Sparta ma też jeszcze fajne jednostki piechoty, które można wykorzystać, rzucające. Można się nad nimi zastanowić trochę, polecam. Beltaści też, chociaż same procarki Gorgo, no też robią robotę, także zobaczymy, jak się tu to wszystko potoczy. Na tych mam jeszcze 2 oddziały jazdy tereńskiej. Tutaj Przemek troszeczkę, my je oczywiście widzieliśmy, ale były, powiem wam, takie przeszkadzające. I tu fajnie Przemek je robi, one, te 2 oddziały naprawdę na koniec bitwy będą bardzo potrzebne, jeżeli się okaże, że zostało dużo procarzy, no to te bitwy, te 2 oddziały mogą tutaj zmienić losy całej bitwy, więc warto takie oddziały jazdy zachowywać sobie na koniec. Może tam trochę na początku się postrzelać, ale one się naprawdę bardzo przydają. Jak widzicie teraz, kiedyś troszeczkę inaczej się grało, kiedyś to najpierw się czekało, aż te jazda się postrzela. Tu widzieliście też troszeczkę taką taktykę ostatnio w bitwie Seba, który tam konnymi łucznikami naprawdę chłopakom napsuł krew. No, także jeżeli oddział konnych łuczników ma dobry cel, jakąś drogą jazdę przeciwnika, no to warto może w nią postrzelać. No i zaczynamy atak. Ostry atak Pirksa na Jolo wielbłądami. Tu ładnie kontruje Tommy. No i walczą te nasze włócznie. Ja tutaj chciałem się swoimi włóczniami, widzicie, zbiłem jej bardziej. A i tak się zatrzymali. Tutaj, nie wiem, jeden gościu chyba się, o, widzicie, oparł o tego i już oddział stoi. To jest po prostu masakra. Walka na flance. Tu mi się udało
chyba, o właśnie, jedna, dwie salwy poszły w generała. A, tu sobie jest go w ogóle galaccy szlachetni. No i robi się u mnie dosyć niebezpiecznie, bo pierwsza linia włóczni się łamie, to znaczy, że muszę zaatakować swoją piechotą, a to powoduje, że zaraz będzie mnie kontrował Tommy, a to zazwyczaj powoduje przegraną, także trzeba tutaj bardzo na to uważać. No a niestety nie mam co na to poradzić, te włócznie może się jeszcze wrócą, to prawda, z drugiej strony to byli poborowi, także nie ma się co tutaj spodziewać, że tu będzie inaczej. Tutaj nawet na szczęście moje włócznie te dwie się trzymają, ten jeden oddział się w końcu przydał, bo jeżeli teraz ja atakuję, zaatakuję to swoją piechotą, to tutaj w centrum powinienem jeszcze jakoś się utrzymać. Ładny atak tutaj. Aha, to są peltaści ostrzelani przez tych jeźdźców, a tutaj dwaj poborowi ścigają się z tymi szlachetnymi włóczniami galackimi. Jest tu w odwodach mój generał. I udało się odgonić tą lekką jazdę do niego. A zobaczmy sobie, jak tu u Birksa. A frontalny atak na oddziały Sparty i tu zamieszanie w centrum. Widzę, że wjazd tutaj był i w jazdę, i w piechotę, i w centrum tutaj procarze, ale trzymają się procarki. Jest tu niebezpiecznie. Ładnie się tu broni Paweł, ale przedziera się Pirk. Zobaczcie, tutaj uciekają ci spartańscy hoblici. Nie wiem, co tu się stało, że ten oddział tutaj nie stał Pawłowi. Może padł, a tu jest kolejny wprowadzony, ale żeby zablokowany przez procarzy. Został oddział jazdy zniszczony, ale tutaj złapany generał spartański. Szarża katafraktów na wielbłądach. No, robi tu robotę Pirks. Tutaj Kapadocką wspiera i wjechał Kapadocką też Tommy w moich peltastów. No i zobaczcie, mimo że ten oddział tutaj dostanie, no to powinien się otrzymać do momentu, kiedy tu dojadą moi ci poborowi. Jeszcze zostali obrzucali tą jazdę, no i to już zaraz Tommy będzie musiał się stąd wycofywać. Jeszcze jedzie mój generał. No a tutaj zaprzysiężeni, a nie, to poborowi, plemienni wojownicy walczą z generałem. Generał dostaje ostrzał w plecy. No i tu się okazuje, że jakoś w miarę ta walka piechoty jest wyrównana, ale to jest bardzo duże niebezpieczeństwo, bo to ci procarze, jak zaczną strzelać tych moich plemiennych wojowników, oni co prawda mają niezły pancerz, to nie jest ciężka piechota, mimo że jest tutaj zaznaczona jako ciężka, jest to po prostu opancerzona mocna piechota, no ale to mi się musiał wycofać. Piechotą olewam tych peltastów, oni tak już zrobili robotę, zatrzymali tą jazdę kapadocką, a ja tymczasem dobieram się z Pirksem do procarzy Tommy'ego. No i tu zaczynamy powoli wychodzić na prowadzenie, bo utrata tych proc jest bardzo ważna, bo w tym momencie ja będę mógł spokojnie sobie tutaj dobijać piechotę Tommy'ego. Natomiast Paweł, myślę, że powinien szybko tutaj Tommy'ego w tym momencie, no chociaż ładnie tu strzeluje procami. A Pirks, jak widzicie, poczyna sobie tutaj swobodnie. Galaccy legioniści zaszarżowani. Ale jest wsparcie od Pawła. No i tu bardzo niebezpieczna była sytuacja. Na szczęście Pirks, widzę, że miał trzy włócznie w odwodach przygotowane właśnie na tą sytuację. I tu już moim zdaniem ta jazda, tu widzę, że się zatrzymała Pawłowi. No i właśnie to jest też problem z zatrzymywaniem się. Zbagowana jest jazda. Gdyby oddział się nie zatrzymał, to myślę, że troszeczkę lepiej by zaszarżował. A tak to Pirksowi udało się tę sytuację opanować. No a ja tutaj zaczynam sobie już czyścić powoli galackie oddziały. No i została Sparta. No właśnie problem ze Spartą jest taki, ona musi być bardzo, bardzo blisko swojego współbracza, sojusznika, bo tak to się może skończyć. Tak jak w tym momencie. No i mimo, że te oddziały piechoty spartańskiej mogłyby sobie poradzić, myślę, że z moją piechotą, a tym bardziej z piechotą Pirksa, bo tutaj tak naprawdę zostały te trzy włócznie i trochę mieczy. No ale to jest problem. Cztery oddziały procarzy i jazda. Jazda Pirksa, która tutaj
to towarzystwo. Chociaż tak duży jeszcze tutaj oddział Sparty zostało, że tak naprawdę nie wiadomo za co się wziąć. Ja tutaj się szykuję, żeby dziabnąć tych procarzy. Nie wiem, czy oni jeszcze amunicję mają, bo coś słabe strzelają. Może te procarki Gorgo mają jeszcze amunicję. A w generała, generał wzięty na celi słusznie. Tutaj w ten blobik ładny. Tutaj zobaczcie, jak długo się trzyma ten oddział. Ja tutaj powiem szczerze, w tym momencie chciałem lecieć, żeby ratować ten jeden oddział. Ale Birks mnie hamował, nie, zostaw to, zostaw. Ja najpierw postrzelam procami. No i cofnęliśmy się. A ten oddział został niestety na stratę, ale tak naprawdę w murze tarcz, patrzcie, że trzymał się sporo. Ja ostatnio ten oddział nie za bardzo na nim polegałem, na plemiennych wojownikach. Ale tutaj takie sytuacje się zdarzają, jak widzę. No i naprawdę tutaj nieźle. Myślę, że gdyby to nie były włócznie, tylko jakieś oddziały miecz albo toporów, to szybciej by padł. Natomiast z włóczniami się tu trzy. Chociaż tu królewscy Spartanie też potrafią. Nawet trzy oddziały są co prawda obite. No i jest teraz wjazd. Proce. No i właśnie po to ta jazda na koniec jest bardzo przydatna, żeby takie jazdy... No i znowu się zatrzymała. No i to właśnie jest problem we wszystkich częściach teraz Total War, że jednostki nie wykonują rozkazu, bo lubią gubić, to zatrzymują się i 10 tysięcy razy trzeba. Często się pytacie, czemu tak klikać? Czemu, po co teraz klikać? No bitwy z komputerami zupełnie inaczej wyglądają niż bitwy multiplayerowe. To jest... To, że tak oddziały gubią rozkazy, to jest nagminne i po prostu nasuwanie klikaniem. To się nie da inaczej grać tak naprawdę. Może na początku bitwy to jeszcze ma sens, ale tak naprawdę na dłuższą metę to jest i tak naprawdę na końcu pykanie, aż potem ręka boli. No dużo jeszcze z tej Sparty, ale znowu przewaga spora. Tu Sparta nawet jakąś tą linię przyjmuje, ale zobaczycie, że Sparta w ogóle, to mnie trochę zaskoczyło w tej bitwie. Teraz padnie generał spartański i bardzo mnie dziwi, tu zostało spartańskich oblicy. Tu jeszcze jest 75 królewskich, tu są królewscy, no dobra, to są Sparta, no okej, no czyli tu jeden tak naprawdę oddział, dwa oddziały spartańskie, no nie, bo to już są Spartanie. No, ten ma mniejsze morale. Zobaczycie, co się stanie, jak generał padnie spartański. A tu jeszcze zmasowany ostrzał był. Widzę, bo jednak cztery. To jeszcze ładna szarża w ten oddział młodych Spartan. Jak zadreptał. Zadreptali ci gatafrakci w miejscu. Ole, jak przysiad zrobił, żeby dziabnąć go. To było dobre. No i tu taki chain raucik trochę jest. W poprzedniej bitwie zwróciliście uwagę, że Tommy trochę nie za bardzo się trzymał w kupie. No a teraz zobaczcie, co się stanie, co może też powodować trzymanie się w kupie. No właśnie. Teraz padł generał. Ale ładnie, ja dopiero teraz. Ale mimo użycia, super jeszcze tutaj na ostatnią chwilę zostawił sobie pod boss morale, ale chain raucik silniejsi. No i to jeszcze trochę tego oddziału zostało, ale Sparta została rozstrzelana pod koniec, tak naprawdę. No i teraz tu tym razem Pilks sporo narąbał, 300 katafraktami, całkiem przyzwoicie dwa oddziały piechoty, chociaż tutaj te topory, no i sporo procami. Tu jeszcze sporo oddziałów uciekło. No i ja tu się przekupywałem przez Tomiego. 101 peltaści, jedni zabili ci prawie nic, to pewnie ci zabici przez Kapadocką. No i to nawet zadowolony ostatecznie byłem z tych plemiennych wojowników. Jazdą sporo. No ja tutaj lajcikowo tak w tej bitwie Tomi, pięknie galackimi Raidersami. No, Kapadocka miała ciężki orzech do zgryzienia w postaci
tych moich peltastów i przede wszystkim wielbłądów Pirksa, no ładnie galatami. W sumie jak na oddziały za tą cenę, no to całkiem przyzwoicie. No i włócznie, jak widzicie, gdybym tam nie było troszeczkę chaosu w centrum, no to myślę, że Tomi mógł wygrać tą moją flankę. Nie brałbym w ogóle galackich mieczy, chociaż 82-53, wydaje mi się, że topory są lepsze chyba. Dostęp ma Galacja do toporów. Okej, okay, dziękuję bardzo za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już niedługa faza pucharowa. Zapraszam serdecznie. Trzymajcie się.